prokuratura zleciła przeszukania w biurach i mieszkaniach osób związanych z władzami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Sprawa wygląda absurdalnie, na tyle absurdalnie, że aż trudno uwierzyć, że prokuratura rzeczywiście prowadzi w tej sprawie czynności, bowiem chodzi o próbę ustalenia sprawcy tego, że komuś ktoś coś powiedział na Marszu Niepodległości w 2018 roku. I od 2018 roku prokuratura nie wie, o kogo chodzi. Nie zna ani nazwiska, ani rysopisu tej osoby. Sprawa została umorzona, obecnie została wzmożona przez prokuratora generalnego i prokurator, który specjalizuje się w walce z tak zwaną mową nienawiści, wymyślił, że prawdopodobnie w biurach związanych ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości są listy nazwisk osób, które uczestniczyły 6 lat temu w organizacji marszu na stulecie. Marszu, przypomnę, w którym było kilkaset tysięcy, niektórzy szacowali, że około miliona osób. No, takie listy nie istnieją. I ludzie związani z organizacją marszu 6 lat temu informowali o tym prokuraturę jeszcze przed umorzeniem sprawy. Więc sprawa ma charakter wybitnie pretekstowy, kuriozalny. Tak naprawdę wydaje się, że chodzi o to, że ktoś chce pogrzebać w dokumentach i w komputerach, które do niego nie należą. Uważam to za złamanie praw obywatelskich. Uważam to za formę jakiegoś złośliwego nękania środowisk społecznych, niezależnych od rządu. Jest pewną rzeczą ironiczną, że ten sam prokurator prowadził sprawy wobec środowiska narodowego, organizatorów Marszu Niepodległości, kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro i ten sam, kiedy jest Zbigniew Bodnar. To pokazuje, że czy rządzi PiS, czy Platforma, pewne rzeczy niestety się nie zmieniają.